Wczoraj wracając do domu, Duch Święty pokazał mi, przypomniał mi tak naprawdę takie zdarzenie z mojego dzieciństwa, kiedy miałem 9 lat, wracałem ze szkoły, miałem dobry dzień wtedy, udało mi się, miałem dobre oceny. Wracałem, w Nosiecku jest tam był plac zabaw, to są bloki wojskowe. Pamiętam, wracałem i widziałem chłopca, który stał sam, tam nikogo na tym placu nie było i on stał przy zjeżdżalni. Zatrzymałem się na chwilę, patrzyłem na niego, bo było to trochę dziwny widok, dlatego że on się nie ruszał. W pierwszym momencie nie zauważyłem, wydawało mi się, że to nic ważnego, ale on miał nogi powyżej ziemi. I popatrzyłem się i poszedłem dalej. W domu, pamiętam gdzieś tak po jakichś 4 godzinach, dowiedziałem się, że w Nosiecku pewien chłopiec się powiesił. I ja wiedziałem, o co chodziło, bo to ten chłopiec, on niechcący się powiesił, on miał po prostu kaptur i ten sznurek się zahaczył na tej zjeżdżalni i on sobie tam wisiał. Nie zwróciłem uwagi tak naprawdę, że on się nie ruszał, ale pamiętam, że on miał nogi ponad ziemią i Duch Święty mi powiedział, bo się zastanawiałem, po co mi to przypomniał, dawno o tym nie myślałem. On powiedział, żebym nie przechodził pomimo. Żebym nie przechodził po prostu pomimo. Tak jak wtedy, ja nie wiem, czy mogłem go wtedy uratować, nie mam pojęcia. Ale wiele razy nie angażuję się w kwestie, bo to nie była moja sprawa. Wiele razy ja jestem sprawiedliwym człowiekiem, angażowałem się w sprawiedliwe rzeczy, ale w tamtym momencie stwierdziłem, że to nie moja rzecz. Ja tam patrzyłem i sobie poszedłem.